Przejazd na czerwonym świetle i nadmierna prędkość. Z tych powodów dochodziło do wielu zdarzeń drogowych w Mikołowie. Od dzisiaj działają tam kamery, które rejestrują wykroczenia na ruchliwym skrzyżowaniu. Wkrótce ma też zacząć działać odcinkowy pomiar prędkości i fotoradar. Łukasz Kądziołka. Od dzisiaj na tym skrzyżowaniu dróg krajowych w Mikołowie kierowcy, którzy mają problem z rozróżnieniem kolorów świateł, nie przejadą już na czerwonym świetle bezkarnie. Choć może się to wydawać dziwne, wielu kierowców łamało przepisy właśnie w ten sposób. Od stycznia tego roku policjanci mikołowskiej drogówki otrzymali 16 zgłoszeń w rejonie skrzyżowania DK44 z DK81, z czego 15 zgłoszeń były to kolizje drogowe, jeden wypadek drogowy. A to i tak dość dobre statystyki, bo w poprzednich latach bywało gorzej. Monitoring przejazdu na czerwonym świetle ma poprawić bezpieczeństwo. To jednak nie jedyne miejsce w Mikołowie, w którym kierowcy będą teraz dyscyplinowani nowoczesnym sprzętem. Wkrótce mają zostać uruchomione te urządzenia na ulicy Gliwickiej. Od wielu lat zabiegali o to mieszkańcy Borowej Wsi, którą droga krajowa nr 44 dzieli na pół. Staraliśmy się rzeczywiście od dróg krajowych uzyskać odcinkowy pomiar prędkości. Były to wnioski rozpoczynające się od mieszkańców, gdyż zdarzały się tam wypadki. Dużo dzieci przechodzi przez tą ulicę do szkoły. Pomiar prędkości będzie prowadzony na odcinku nieco ponad kilometra. Kawałek dalej, również na ulicy Gliwickiej, będzie jeszcze fotoradar. Czekamy na przyłącze, na odbiory od wykonawcy tego urządzenia, jak również uruchomiony zostanie odcinkowy pomiar prędkości. Również prace nad tym systemem są na zaawansowanym etapie. Dlatego jeszcze nie można mówić o konkretnym terminie uruchomienia kontroli prędkości. Dopóki nie ma znaków, kierowcy nie muszą się obawiać. Efekty jednak już są, bo niektórzy zwalniają na sam widok nowych kamer.